Zajęty jestem! Nie przejmuj się, to tylko Kielczanie. No, człowiek tutaj, kurczę, ledwo przyszedł, już mu go męczą ten. Dobra, menzurkę muszę napełnić. To tak, ogólnie rzecz biorąc, Kelvin żyje. W tajemniczych okolicznościach Kelvin żyje, ale dobrodziej musiał pobiec do naszej bazy, na plaży, bo tak mu się bardzo chciało tam pobiec. No. Mi się chciało, ja musiałem tam, a to jest jedyne miejsce na wyspie, gdzie czuję się komfortowo, żeby się załatwiać. Dokładnie. Więc dobrodziej nam pobiegł, a ja zostałem z Kelvinem. Jak zresztą widzicie, bawię się świetnie. Zaraz wrócimy do bazy, bo mamy tyrolkę w końcu. Dobrodziej swoją wyrzucił, bo stwierdził, że nie chce mieć tyrolki. Dokładnie. Może ta mi nie odpowiadała, pójdę sobie po inną. Chodź Kelvin, idziemy. Dobra, absolutnie nie mam pojęcia, gdzie jest nasza baza, więc będę się kierować tak jak zawsze, czyli będę iść na YOLO. Trafisz na pewno, jestem tego pewien. Chcesz? To jak widzisz mój znacznik, to no ja jestem po drugiej stronie, no bo w linii prostej żeśmy szli, więc no. No, wybornie. To idę w twoim kierunku, na pewno trafię po drodze do bazy. Nie zebrałeś plandeki? Po co komu plandeka? Widzowie, co wy, pijani jesteście? Plandeka to bezużyteczne. No, ja zostawiłem tam po prostu plandekę, bo chciałem tam, żeby ten... No, żeby tam była. Chodź, Kelvin, i wracamy do domu, fajnie było. Chodź, Kelvin. Co, z łapami na mnie wyskakujesz, ty wałczaninie? Tu jest jakiś strumyczek. No też jest jakiś, o, a dobra, zajrzę, co tu jest, jak już tu jesteśmy. No. Zajrzyj sobie w blade uszu. Musisz poznać tą wyspę jak własną kieszeń, takie są zasady. Co to, otwierasz do konserw? Znalazłem jakieś gówno. No, otwierasz do konserw, fajna sprawa. Piłka golfowa? Jakiś piłka list? Piłka golfowa? Też bardzo przydatna sprawa. No, wiadomo. Tylko bez kija golfowego to ten, to nie wiem, czy to cokolwiek da. No. Szkoda, że alkoholu nie można pić jak człowiek. O, jakaś dziwna roślina, a zjem. Wygląda smacznie. Zjedz sobie na spokojnie. Jakieś. O, już prawie dobiegłem do naszej bazy. O, zegarek. Bardzo dobrze, biegnij, dobrodzieju. O, to se wezmę, zjem. O, proszę. Tu w ogóle widzę jakaś impreza. Witam. Sprawdzam tylko, co tu macie. Proszę. Chodź, Kelvin! Wskazać. No, to do czego mogą być te kije piłki golfowe? Do grania w golfa oczywiście chyba. Albo do strzelania w wałczan. Interesujące. A gdzie to jest pole golfowe? Bo to jest bardzo pole ważne... Pole golfowe jest po drugiej stronie mapy. A, wybornie. Ach, dobrodzieju, że też zechciało ci się, żeby iść do kibla na drugi koniec świata? Ty to no, jednak jesteś. Ja to muszę po prostu w odpowiednich miejscach sikać, inaczej naprawdę się niekomfortowo czuję. Dobra, to zobacz, ty zaczniesz, ja wrócę do naszej bazy, już zamontuję tyrolkę. Nie mam pojęcia, jak to zrobić sensownie, więc będę improwizował. Na pewno dasz sobie radę i będziesz mógł już zacząć transportować drewno. Ach, wybornie, tak właśnie planowałem to. Teraz jak już mamy tyrolkę, to będziemy mogli zbudować drewutnie i masowo transportować drewno i kumulować w jednym miejscu, tak. Drewutnie? Co to jest drewutnia? Tak, drewutnia, że stawiasz po prostu taką drewnianą konstrukcję z tymi składzikami na drewno i z tyrolki automatycznie wpada do stojaka na drewno, jak ten. No. To tak się da? No, jeszcze jak, jeszcze o, jak. O bogowie, ale będziemy mieli drewutnie. Dobra, mijam właśnie naszą bazę. Kurde, to faktycznie daleko jest ta baza, muszę przyznać. No. No, a w sumie to jesteśmy cały czas po... No tak... Na oko, jedną czwartą, może jedną trzecią wyspy żeśmy przeszli. Wybornie. No, więc tutaj jest naprawdę... Tak jak lubię. Spory teren. No bo widzowie tak naprawdę nie chcą tutaj za bardzo zwiedzać, oni chcą głównie budowania. Budowania i ścinania drzew, to jest ich hobby. Taka jest prawda. O, no chyba już jesteśmy blisko siebie, tak mi się wydaje. Ale ja biegnę dalej.
To dobrze. Cześć, cześć dobrodzieju. Miło mi cię było widzieć. O, chyba gdzieś nasza baza jest, co nie? Chyba tak. O, wybornie. A właśnie tą, jakby tą włócznię, w sensie tą tyrolkę, to trzeba przyczepić do drzewa, czy do czego przyczepić? Do drzewa, albo do kamieni, no w sumie do wszystkiego możesz to przyczepić. Z wyjątkiem Kelvina, do Kelvina się nie da, bo próbowałem. Ale to musiałoby być, wiesz, to musiałoby być z jakiejś takiej, jakby większej górki. O, może stamtąd w sumie, a Kelvin, jakbym przyczepił... Jeszcze... Pamiętaj, że tyrolką możesz też pod górę jeździć, bo to jest pistolet na tyrolkę, więc on jakby ma motorek. Więc nie musisz mieć spadku. A kłody tak samo? Mhm. Kłody pod górę jeżdżą? No, poważnie. To jest najnowszy krzyk techniki. Prosto z Bytomia. To jakbyśmy tak z tamtej strony, to byłoby dobre, z tamtej strony. A jaki to ma zasięg? No właśnie, zasięg ma taki sobie. Są mody na to, żeby była nieograniczona tyrolka, ale to jest oszukiwanie i tego nie robimy. Dokładnie, dobra. A to jak zrobić ten stojak na kłodę? Muszę tu na dole postawić, żeby to do niego wpadało? No tak, no jak masz docelowe miejsce tyrolki, to żeby ta kłoda z tego była pod... Znaczy, żeby stojak był pod... Wiesz o co chodzi, nie? No, chyba kumam. Na logikę. Dobra, zaraz zobaczę. Meble... Nie, nie meble koniecznie. Platforma, nie, nie, nie. Co tu mamy? Meble. Nie chcę mebli. Chcę... stojak na kłodę. Donica na stojaku. Nie, nie. Aha, ten... pudełko takie ze strzałką do niego. To a, tutaj, masz rację. Magazyn bali. O, a jest jakiś większy magazyn bali, czy są tylko nie, takie małe? Nie, jest tylko jeden na razie, niestety. To jest chyba 6 albo 8, nie pamiętam. Magazyn bali, dobra. Pobawmy się w to. Zamontujmy to tu. No, dobra. Spróbujemy zrobić tyrolkę stamtąd. Zobaczyć, czy to się w ogóle uda. Dobra, wiesz co? Ty sobie wychilluj może na razie, chociaż... Albo dobra, chodź za mną, niech stracę. Będzie ścinał drzewa. A jak zamontuję tyrolkę do drzewa, a ten ją zetnie, Kelvin, to co się stanie? Jest 50 na 50 szansa, że będzie lewitować tyrolka. Wybornie, czyli tak jak lubię. Dobra. Kurwa, nic nie widzę, no ale dobra. Użyjmy trolki. W sumie mogliśmy stamtąd strzelać, tak sobie teraz myślę, ale dobra. A może do takie czegoś? Nie, no dobra. Spróbujmy. Tu? Dobra, gdzieś tutaj. No, a mogę z tym, mogę z tą liną iść? Mogę. O. Chyba, czy nie, nie mogę chyba jednak. Nie, nie mogę jednak. Dobra, wiecie co? No jeszcze nie, nie, to stamtąd spróbujemy. Powiem ci, że tak logistycznie zrobienie tego to może nie być takie łatwe, jak mi się wydawało, ale będę improwizował. A właśnie, to muszę do czego przyczepić to, żeby to do stojaka wpadało? No, jakby stojak musi być pod tym, nie? No to może na przykład wbić kłodę albo coś takiego. A, kłodę wbić, dobre. Dobre. Czyli jak wychodzi na to, że muszę jedną kłodę przynieść, no dobra. Ciekawe, czy tu będą od nowa wałczanie. Jestem ciekaw, czy mogę sobie po prostu tu przebiec. Biorąc pod uwagę, że zrestartowałem grę, to mogą być od nowa, wiesz? Ej, chyba ich nie ma. Nie ma? To szybciutko zejdzie. No, to dobrze. No, chyba ich nie ma. A jak puściutko tutaj. No, se wszystko wezmę. Tam, 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 tam. Co może pójść nie tak w tej robieniu tyrolki? Na pewno wszystko się uda. Prawda? Dobra, spróbujmy. No, wierzę w ciebie, tu? Wiem, że jesteś geniuszem tyrolkowym. A jak ja mam strzelić tam na drugą stronę, na przykład lasu? No musisz iść z tą tyrolką i jak będziesz blisko, to strzelić, jakby przeciągnął. Kurwa, no to przecież jak przepływam przez rzekę, to ona się wytegowuje mi. Musisz dookoła obejść. No. Musisz dookoła obejść. Tam bym mógł. Teoretycznie, ale tu mi się nie podoba. To przecież... Ach, dobra.
Idziemy, Kelvin, naokoło jednak. Kurwa, jak daleko. Dobra, jeszcze się nie przerwała. Ona się nie przerwie, co nie? No, ma odpowiedni ten dystans, że może się przerwać. No bo ja muszę tak dosyć sporo okrążyć, żeby... No, próbuj. Próbuj, próbuj, Bladeuszu. Chyba, żeby najpierw będziemy musieli zbudować most, żeby zbudować tę rolkę. Też jest taka opcja, też takie rzeczy robiłem, więc nie się. Dobra, chyba się uda. Chyba się uda, sukces będzie. Dobra. Wszystko zbieram, bo wszystkie te rzeczy, które pozbierałem niestety, ale... Dobra, przyczepmy to... Roboczo może tu przyczepimy. Sprawdzę, jak to działa. A działa chyba wybornie. No i o to chodzi. I w drugą stronę. Jak król Tyrolki. Kelvin, debil, zaczekaj, ty masz tu wszystko ściąć teraz. Dobra, Kelvin, masz nowe bojowe zadanie. Nazywa się oczyść wszystko w promieniu 20 metrów. To, co lubisz najbardziej. Myk, myk. Do roboty. A ja też zetnę, bo chcę wypróbować, czy te kłody będą wpadać. O! Myślałem, że Kelvin ścina już tam, gdzie Tyrolkę przyczepiłem. No, Kelvin tak lubi, on od razu do konkretów przychodzi. Ja wiem, domyślam się. Dobra, zobaczmy. Myk i myk. Zobaczmy, czy to od razu wpadnie, tak jak sobie zaplanowałem. Nie. A nie, wpadł od razu. Klasa. Oj, widzisz. Wiedziałem, że ci się uda. No, tak więc dobrodzieju, zrobiłem pierwszą tyrolkę. Bardzo dobrze, Bladuszu. O to chodzi. Teraz masowa transportacja drewna będzie możliwa. Tak, teraz to dopiero teraz, dobrodzieju, to dopiero będzie się szybko robić ten... Te całe, no... Budownictwo, ja ci powiem. Bogowie. Teraz, dobrodzieju, to wracaj tu szybko, bo... Bo tu dom trzeba budować. Spokojnie, już prawie dochodzę do centrum Bytomia. Minąłem właśnie, no nie wiem w sobie co minąłem, ale już blisko jestem, no. Całe szczęście jest tutaj pusto, bo inaczej to byłbym tutaj 3 razy dłużej. No, ja nie wiem czemu ty chciałeś iść do tego domku na plaży, zamiast ze mną wracać. No, bardzo mi się chciało sikać, no. Czemu nie możesz, no. Zniknęło mnie i nie będę jak zwierzę w lesie sikał. Musiałem to zrobić w domku. Specjalnie tam toaletę żeśmy zrobili. No, ja wiem, dobrodzieju. Ach, dobrodziej. Zawsze to samo. Wracamy z jakiegoś kurczaka, bo dawno nie jadłem w sumie. Tam co jest w sumie? Dziwnie się, że Kelvin jeszcze nie ściął ten... No... No i halo, nic, co ty, jak ty to robisz? Nic nie widać, debilu. Dread mięso, raf mięso. No jak to już raz mięso. Kurwa, no debilu, no. Ach, dobra, może jeszcze raz. O. Raf, no. Dobra, trudno, ugotujemy. Głodny jestem, to muszę coś zjeść. Dariuszek, dziękuję za subskrypcję na pomocą Prime. Jeden bytomski dzieciak tu się ostał. Niesamowite. Dobra, pogadasz z nim, dasz radę. Lepiej tu wracaj, bo zaraz tu wiesz. No, już prawie jestem. Tutaj ta woda była, to chyba tu. I tu. O. Wracaj, wracaj, bo tu już kłod mamy tyle. Że już nie mam co z nimi robić pomału. No, odnoś no debilu. Dobra. No jest ich trochę więcej niż się tam mieści w magazynku. Ale chyba nie spadną do wody. Mam przynajmniej taką nadzieję.
Pamiętaj, że luźnych kłod może być tylko 50, bo później będą znikać. Tak? Jaka jest zasada tej wyspy? A, słyszałem o tym legendy. No to musi się pospieszyć, dobrodzieju, bo nie mogli na... Nie dam rady nadążyć nad Kelvinem, on za szybko wyrąbuje tutaj las. No. Dobra. Mówię ci, on za szybko ten las tu wyrąbuje, dobrodzieju. Nie nadążam nad jego ten... Nad jego rządzą. Musisz nad nim panować, Kelvin to potężny władca lasu. Ja idę zobaczyć. No, jak to wygląda? A jejku, jejku. Co tu się dzieje z tymi kłodami? Co jest? One się tu nie gromadzą, to przepraszam bardzo. Co je, wysłałem i one zniknęły w tajemniczych okolicznościach? Ja nie mam pojęcia, co się stało, jakieś 20 kłód wytegowałem. Chyba kurwa zniknęły, nie mam pojęcia, co się z nimi stało. Może już masz powyżej 50 luzem leżących i znikają, no. Dobra, Kelvin, natychmiast przestań. Ja wiem, że więcej stojak muszę po ten, ale nawet jeśli, no to one nie powinny znikać, no bo to bez sensu. O, więcej stojaków, no trudno. To mógł wiedzieć, że tak to się skończy. No, biegnę, biegnę. Kawałek mam, ale pewnie zaraz dobiegnę. Na pewno, dobrodzieju. Wierzę w ciebie. Musimy zbudować wspaniały dom, Ladeuszu, i dużo pułapek dla Kielczan i Wałczawian. Tak, koniecznie dużo pułapków. Nie no, ja nie wiem, co się z tymi kłodami dzieje. No znikają, tyle kłód mi znikło w tajemniczych okolicznościach, że to się po, to jest nie do opisania w ogóle na jak nie, ten. A nie masz na pewno? No teraz nie wiem już, co nie. No ale będę musiał tu te stojaki chyba pobudować, bo no jest dramat po prostu. Nie myślałem, że to wiesz, ja sobie myślałem, że one się tu walać będą. A to chyba dupa. Tak nie do końca. Budujmy tu też może, jeśli się uda. O. O, patyki mi się skończyły. Jezus, czemu się tak męczy ta postać? Męczy się i męczy, zamiast biec. Ja wiem, Kelvin, że cię na chillerę wzięło. No ale no, co tu dużo gadać? No trochę zrąbałeś ogólnie. Kelvin się zmęczył. Czego od niego chcesz? No. Poczekaj, patyki się od czego? Bierz od takich małych drzewek? Małych drzewek? No tak, takie niedorosłe drzewka. No nie, to są... To nie było małe drzewko. O, dobra. Trochę patyków. No, bo muszę, powiem ci, że... No muszę więcej stojaków postawić. No co tu się porobiło, to... Co jest grane? Stawiaj, na spokojnie. Widzieliście to? Ja tu chyba zrobię tych stojaków, no nie wiem, tak z mnóstwo. No nie, no muszę więcej patyków.
Dobra, nazbierajmy trochę tych patyków. Bo bez patyków to nigdy tego nie zrobię, muszę więcej stojaków nazbierać. To by przypuszczał. Dobra, Kelvin, gdzie jesteś? Kelvin, mam dla ciebie bojowe zadanie. Zdobądź patyki. Upuść tutaj. Do roboty, myk, myk. Ladusu! No? Spójrz w niebo! Patrzę! Dobrodzieju! Ty latasz! Ja latam, Bladeuszu! Ej, skąd ty masz takie coś latające? Ja też chcę! Tak, spokojnie! Trzeba zrobić kurs, nie wiem czy wiesz! Obserwuję was tam! Dobrodzieju, natychmiast przestań latać w powietrzu, ląduj tutaj! Dobra, awaryjne lądowanie! Dawaj, ląduj! Dobrodziejski desant! O kuru, jak ty lecisz majestatycznie! Uuu, ja cię, tak ten... Batman jakiś wylądowałeś, to? Jak to działa, też mogę? No, może. A jak do góry się leci? Trzeba wejść na górkę, bo nie da się tak jak tyrolką do góry. Jak to położyć? Górkę znaleźć. G chyba, C albo coś takiego. Dobra. Dobra, jak coś to widzisz, to tu się dzieje. Kelvin zaczął... Ej, co się stało? Zgubiłem to. Lol. Bo podskoczyłem? Jeszcze raz. Bo to za drzewo było? Dobra, tu będzie mini górka i potem można do góry lecieć? No, tylko jest jakby tak, wiesz, odwrócone. Dobra, wiesz, jak się lata, jak tutaj zeskoczę? No, powinieneś, jak wyskoczysz i jest dobry ten, to... Dobra, nie wyszło, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. Dobra, ja nie dam rady, no to sru! Lecę! Ja lecę, no i się zjebałem. Nie wiem, co tu poszło nie tak generalnie. No są odwrócone, jakby wiesz, jak chcesz do góry, to musisz. Tak, wiem, nie? Wiem. No. No ale to coś mnie wywróciło. Dobra, jeszcze raz te muszę polecieć. Teraz się na pewno uda. Musi być dosyć spory spadek, żeby tak porządnie się wzbić. Lecę! O, dobrze, delikatnie, delikatnie, dobrze, masz to. No i władza! Patrz na to, jaki król przez twarzy! Jak no. Jestem najlepszy ever! I lądowanie! Nie no, klasycznie, kurwa, jak można tym lecieć przez cały ten. Dobra, no, tutaj ci położ... Nie. W swoim czasie znajdziemy też drugą. Dobra, gdzie ty te patyki rzucasz, Kelvin? Tu? Świetna robota. Co my tutaj mamy? Tutaj to... A tam po drugiej stronie mamy magazyn, tak? Pójdę zobaczyć. No coś tam zacząłem robić, to. Bo wcześniej rzucałem kłody. Ale no... Coś tu zacząłem robić, magazynki. Dobra. Ale powiem ci, że te kłody jak tu dojeżdżały, to leciały, latały na wszystkie strony, więc zacząłem więcej teraz dorabiam tych magazynków. No... Ale tak mniej więcej. No dobra. Ja już biorę to drewno. Dobra. Muszę kończyć podłogę. To ja już ci dostarczam kolejne. No dobra, Kelvin, będziesz miał bojowe zadanie. Tworzymy teraz... nowe. No... Kelvin! Tyło buzie! Dobra, tu też zrobię, w sumie tu też zrobimy jeden. Magazyn Bali, też jeden machniemy. Taki, żeby był. Kelvin, no ty to jak zrobisz, patyki zbierzesz. To nie ma to tamto, dobra, Kelvin, chodź. Później, później, już koniec patyków. Chodź! Kelvin! Chodź, no dobra. Proszę, potrzebuję więcej drewna. No już, sekundkę, muszę Kelvinowi kazać, żeby zaczął, bo on się teraz zajął, zaczął ten, łowić ryby. Chodź, Kelvin. Kelvin, debilu! No bo chcę mu kazać, żeby on zaczął ten, rypać. Możesz na chwilę przyjść i sobie podostarczać parę, bo tu się pełno wala. Dobra. Wezmę tylko tutaj, zużyję to do końca. Dobra, Kelvin, to tak, wracamy do tego, co robiłeś na początku, czyli... Oczyść. 20 metrów. Do roboty, Kelvin. Zrozumiałeś? No. Dobra, ja ci już będę tu dostarczał. Bo tutaj, no, Kelvin trochę pościnał, więc, no, jest dobrze. Uuu.
Ale Kermit się chyba nauczył, bo nie sabotuje tego drzewa, gdzie jest ten, gdzie jest przyczepiony. Nie, on po prostu czeka, aż nie będziesz patrzeć. Tak jest Kelvin. Tak jest Kelvin właśnie. Idź, zobacz tam, idź już na drugą stronę, zobacz, czy te kłody się dobrze ładują, bo z nimi to tak... Ja nie mam do nich zaufania. Macik. Tutaj jeszcze dwie wezmę. No, bo powiem cię, że je to tutaj wypierdziela. Tutaj je wypierdziela. One tak z rozpędu jak wlatują. O, zobacz, tu je wypierdzieliło, jak nie patrzysz. To tu. Spokojnie, nawet bliżej. Tego wiesz. My tutaj już jedną tyrolkę zrobiłem też prosto na budowę. Nie to. O. O. O, nice. Tylko to one tam się turlają i chyba nie wiem, czy nie zjeżdżają ci, wiesz? Nie, no ta, zjeżdżają ci, spadają ci z wodospadu, bo no, trochę tak, musisz trochę popracować nad tym generalnie. A dwie kłody w tej, we w tej, kto by się przejmował? No, wiadomo, co nie. Kłoda w tą, kłoda w tamtą. Tutaj cyk. Jak będę miał patyki, oczywiście. W ten sposób. Ten. Bywaj tak. Tutaj ten, poczekaj, to mamy tak, to mamy tak. No dobra, to zróbmy. Tak. No i teraz to praca idzie na pełnej, co nie? O i tak powinno być, Bladeuszu, tak powinno być. Dobra, ja tutaj też sobie ogarniam. Te kłody lecą. Tutaj trochę. Kilka kłód troszkę od tego wału odeszło. Ale akurat te są do zebrania. O kurde, jaki wiatr się zebrał, dobrodzieju. No, zima idzie, Bladeuszu, tuż za pasem. Proszę cię, zima, ty chyba nie znasz pór roku, jaka zima? Jak to dopiero lato jeszcze, a mi wiosna już, no. Mówisz? No, nie wiem. I się wydaje, że zaraz będzie tak pizgać, że będziemy... Zimno nam będzie. Na pewno nie. Tam pilnuj dostawy kłód, bo tam nie wiem, czy one się tam... Trzymają, czy nie trzymają? No, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą, Bladeuszu. Mówisz? To dobrze. Dobra, trochę patyków też zbiorę. Ale się rozpadało. Kurwa, jaka deszcz się zebrał. No. Jak ja mam pracować w takich warunkach, jak tak deszcz nawala? Bladeuszu, po prostu się nie da. Kurde. Kurwa, jak pada. Co się palampisz? Ej, Kelvin, co jest, kurwa? Wstawaj. Ej, mam problem. Atakują Kelvina. Pomóż mi. Już idę. Wskakuję w tą trolkę. Lecę. Kelvin uciekł do lasu ze strachu. Myk, pajace. Zjeżdżaj stąd, pyk! Ty też! Kelvin ze strachu do lasu uciekł! Kelvin, wracaj! Kelvin! Kelvin! Szybko! Kelvin! Nie, Kelvin tylko poszedł zjeść jagody. No, całe szczęście. Już wraca. No. Powiem ci, że... Robi się bardzo głodny, kiedy sytuacja... Powiem ci, że sytuacja była przez chwilę taka niepokojąca. Idę zrobić taktyczny save, na wszelki wypadek.
Zapiszmy grę na wszelki wypadek, bo nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, Bladuszu, nigdy nie wiadomo. Ja tutaj wracam do budowania, no trzeba piękny dom postawić. Takie są zasady. Tak, stawiaj, stawiaj. Kelvin, a ty co myślisz, że co, deszcz to masz nic nie robić? Oczyszczamy. Do roboty, myk, myk. Oczyszczamy, Kelvin. Dom się sam nie zbuduje. Kurwa, debilu! Co to masz? Myślisz, że jak masz mordę, to możesz tak robić? No, ej, pomocy, dobrodziejstwa dużo tutaj jest, kurwa! Już idę, Bladuszu, spokojnie, nie przejmuj się! Nasrało tych debili tu! Jęczanie przed zimą robią się bardzo agresywni! Kurwa, jęczycia prawie nie mam! Pomóż już mi, dobrodzieju! Idę. Weź tam Kelvina ogarnij! Ja muszę wziąć o, jakieś... Grubasy nawet przyszły! No mówię, jest tam jakiś dramat, ja muszę jakieś te wziąć, leki! Bo nie daje rady już. Gdzie tu są jakieś? To weź. Raz. Gdzie ostatni? Uciekł do lasu? Tam cię widzę. Wracaj tu, łachmyto! Natychmiast! Kurde, jak daleko ucieka. Co tu się dzieje? To za frajer. Wracaj tu! Widzę cię w tym lesie! Nie schowasz się przede mną! O! A, dopadłem go. No i klasa. No, powiem ci, że tutaj trochę niebezpiecznie się zrobiło. Jeszcze tak kleje! No jest trochę pizgawica, jak to mówią, Ladeuszu. Ale tak to wygląda przed zimą. Nie mamy za bardzo wyjścia. Dobra, lepiej kończ tam nasz dom, dobrodzieju! Tylko mam nadzieję, że Kelvin wróci, bądź znowu gdzieś pobiegł. Nie wiem jak miałbym ściąć pół lasu, jak Kelvin gdzieś znowu pobiegł. Kelvin, no on wróci, spokojnie, Kelvin zawsze wraca. No, chyba idzie już. Profesjonalna wycinka. O, wrócił. Kurwa, ciemnia się, zaraz chyba idziemy spać. Będzie trzeba, Bladuszu, będzie trzeba. Dobra, Kelvin. Ach, Kelvin nadal w dobrym humorze. Dobra, chodź, idziemy spać, bo ciemno się zrobiło. Ach, budowa, budowa. Nie ma lekko. O, dobrodzieju. Zrzemniemy się, chodź. Dobra, już idę. Taktyczny sejwik. A może tutaj. Dobra, chodź, zrzemniemy się. Kładę się. No. Dobra. Wszystko gotowe. Drzema jest. Trzeba się napić. Napijmy się teraz. No też coś tutaj przekąszę. Pyszna rączka. Lubię. A, zjedz sobie. Rączusie. No, zdrowo, pożywnie te sprawy. Wiesz jak jest. O, w sumie te mam, kuket mięso. Zapomniałem o nim, no dobra. Dobra, tu. O tak, to tu. Ta, no tyle drewna ci tu przytegowałem. Ach, piękna pogoda się zrobiła swoją drogą. No. Mówisz? O, tu nadal tu ten gościu się, co jest? Tu się gościu cały czas kręci. Dobrocieju, co tu się dzieje? On jest tancerzem. On po prostu tak ma. Halo! Proszę pana, to zakaz kręcenia się. Okej.
A Kelvin widać, że całą noc pracował dzielnie, bardzo dobrze. Cały czas tutaj gościu gwiazdy robi. Nie wiem, czy ty to też widzisz. Ale mnie cały czas... Tak, to normalne. Czerwone grubasy tak lubią. Czerwone grubasy tak uwielbiają, mówisz, dobrodzieju. Dobra, dobry, dobra. Tak. Dam ci kolejne drewno, wysyłam. Dobrze, wysyłaj, wysyłaj, bo będzie go potrzebne od cholery. Tam zobacz, czy się odbiera, bo one tam leci jak powierdzielone. Odbiera się, odbiera. Wysyłaj więcej, potrzebujemy więcej drewna. O, to pospiesz się, bo już chyba nie nadążasz z używaniem. Dobra, tak. Tu jest zrobione, tu jest zrobione. O, niechcący zgniotłem nasz. Co? No nieźle. Nasz namiot. No nieźle. Na chwilę cię zostawiłem, a ty już zgniotłeś nasz namiot? No, niestety. Miałem ochotę, więc tak zrobiłem. Dobrze, całe szczęście. Dzisiaj ulubiony odcinek widzów, czyli budowanie i ścinanie drzew. Toś, co widzowie lubią najbardziej. Dobra, tutaj cyk. No dobra, tak nawet mi się podoba. A nie, nie podoba mi się, bo tutaj jeszcze brakuje. Aj, muszę trolkę sobie od nowa postawić. To postawmy ją tu. I tam. Czemu znowu musisz trolkę postawić? Co się dzieje? Bo musiałem przestawić, bo mi tam zawadzała. Dobra, soczyste kłody na ciebie lecą. Pilnuj je tam, dobrodzieju. Ach, biznes się kręci, co nie? Kręci się, kręci. O, kurde, nie to chciałem zrobić. Robisz, psychopato. Zobaczę, jak to w ogóle wygląda. Po tej stronie. A, ładnie, ładnie widzę. Ładnie, ładnie. Chociaż tu chyba trochę to przestawię. Tak jak sobie myślę. Kurde, nie mogę. Czego nie? Dobra, do brzegu, to się dopcha. Co tam nie możesz, dobrodzieju? O, są skomplikowane sprawy. Ale powiem wam, że ta tyrolka to mega przyspiesza. No, te rolka to... się zwariować! Bez te rolki to nie robota. Anonim! Dziękuję ci za 100 złotych! Szło jeszcze lepiej. No i teraz budowanie będzie szło najlepiej! Dziękuję ci, cieplutka Anonim, piąteczka dla ciebie! No i to się szanuje! Wielkie dzięki dla ciebie, piąteczka! Teraz to budować będzie się fenomenalnie! No i to się szanuje. Takie zasady. Może i nagrywam odcinek, ale jak jest donate, trzeba podziękować, zwłaszcza jak jest taki gruby donate. Wielkie dzięki Anonim, dziękuję ci. Drzewa dostarczam. Dobra, chodź Kelvin, bo widzę, że się nudzisz już, chodź. Albo dobra, jeszcze, albo wiesz co. Albo, no dobra, dobra. Podążaj za mną, albo czekaj, tu jeszcze. Co tam się dzieje, bladuszu? Nie, nic, bo chcę trochę Kelvina tutaj. Bo już widzę, że nudzi mu się, już jakieś głupoty robi.
No, kwiatki oczyszcza, kiedy nie ma czasu na takie pierdoły, bo trzeba ścinać drzewa. No, chcę go trochę tam dalej wysłać, żeby się pościnał trochę, bo widać, że mu się nudzi już po prostu. A wiesz, jak Kelvin się zachowuje, jak mu się nudzi, co nie? O, Kelvin taki jest. Wcale mnie to nie dziwi. No, źle się nie czuję się najlepiej. Ja myślę, że zrobię Kelvin tak. Patrz, mam pomysła takiego. Że tyrolkę, ja kolejną tu tyrolkę zrobię. Dalej w głąb lasu. O. R, przeładuję. A, zrobimy tak. Tu strzelimy, myk. O, i pójdziemy tam dalej, trochę wyżej, Kelvin. Wiem, co robię, Kelvs. Zaufaj mi. Pójdziemy tu wyżej. O, i stąd może. Tyk. I... albo stąd nawet. No. Dobra, Kelvin. To będzie nowe miejsce, które trzeba oczyścić. Kelvin. Oczyść 20 metrów. Ale to migiem. No, Kelvin się tym zajmie. A nasza tyrolka, zobaczmy. Oho. No dobra. Kłody na kło... Tam się dzieje w laduszu. No nic, na kłody zadziała, ale tyrolkę trochę za nisko zbudowałem. I zahaczam o... o podłogę. No trudno. Na kłody powinna być git. Chyba. Zobaczmy. Ta, na kłody jest git. I gdzie te kłody upadają? Elegancko tam upadają, no. To pięknie, pięknie. No. Dobra, dzieje, tak się dobrze buduje, że chyba zaraz po harnasia pójdę, tak mi się wydaje. Oj, trzeba w laduszu, no, chyba trzeba po harnasia pójść, tak mi się wydaje, no. Dobra, nie mam wyboru, zaczekajcie, widzowie. Jak tam, bladouszu? Już jestem. Uż, po harnasia poszedłem. Jak tam, kłody? Wszystko jest? Tak, powoli się buduje. Powolutku, powolutku. Jest tutaj. Wycić. Dlaczego? Chyba musimy to zrobić tak. Leci dostawa kłód. O, tak myślałem. Cyk. Jak tam z tym kłódami? Nie masz za dużo? Nigdy. Kłód nigdy nie jest za dużo, bladuszu. Takie są zasady. To dobrze, bo będziesz miał ich w pizdę. No. Tak, będziesz miał ich naprawdę dużo. Więc przyzwyczaj się. Doskonale. Tak powinno być. Dobra. Postanowiłem, że będziemy mieszkać w stodole bez drzwi. Wybornie. Wiesz, że tak lubię najbardziej. Drzwi tylko i wyłącznie przeszkadzają. Co prawda, to prawda. Dobra, teraz tutaj tak. Dobra. Ja się boję, żeby te kłody nie zniknęły nam, co nie? Bo tutaj ich naprawdę sporo rąbiemy. No, jak jest za dużo, to każ Kelvinowi odpocząć i wtedy je po prostu przetransportować. Dobra, Kelvin, ścinasz ostatnie drzewo i potem odpoczynek robisz. No. I tutaj luzem, ja tutaj luzem żadnych nie mam. Mam w tych stojaczkach. Tak? Dobra, zrób sobie przerwę na razie, Kelvin, dobra. O, kamera mi wysiadła. Czemu? Nie wiem. A czy ty mi rozłączasz kamerę? Dobrodzieju, nie rozłączaj kamery. No właśnie, Bruma stwierdziła, że najlepszym do leżenia będzie sterta kabli za moim komputerem, więc... Tak, wyborne miejsce! No, najlepsze. To by tam się nie chciał zrelaksować. No. Masz i łóżko i tak dalej, to nie, no musisz tutaj leżeć. Ale ty jesteś gałgan.
Najlepsze miejsce to właśnie jest te miejsce z kablami. No, dobra, dzieje, przykro mi, nic się nie da z tym zrobić. A dziękuję ci, paskuda, za subskrypcję za pomocą Prime. Jak się tu ładnie kłody poukładały nawet. Dobra. To też ułożę. Dobra, leci kolejna przesyłeczka. Doskonale. Dobra, tutaj to, jeszcze tu, cyk. Dobra, Ej, ale jakby tak całą wyspę robić tyrolkami, to to byłby mega szybki sposób przemieszczania się, dobrodzieju. No. No, jak najbardziej, można. Szczególnie jak się ma tego moda, nieskończoną tyrolkę, to można mapę nawet zrobić. Dobrodzieju, niestety obawiam się, że będziemy musieli prędzej czy później tak zrobić, dobrodzieju, no. No, z tej tak wielkiej, być. Z tej wielkiej góry na przykład, lodowej, taką tyrolkę, wiesz, że... Pamiętasz, jak kiedyś w The Forest robiliśmy tyrolki wszędzie? Tak, Tyrolkoland, jak mógłbym to zapomnieć? To teraz będziemy musieli zrobić dokładnie to samo. Doskonale. A można tyrolki robić w jaskiniach? Można. Wybornie. Można, można. Dobra, tutaj, teraz tak. O, jak tutaj, jaki tu burdel. No, trochę jest roboty. Kurwa, nie wiem, czy się zapisałem, czy nie. Dobra, nie wiem, zapiszę się, najwyżej jeszcze raz się zapiszę. Postawię. A, ja też. Trzeba się zapisać, trzeba. Co, ty się osobno zapisujesz? No, chyba tak, no bo ostatnio to chyba właśnie przez to, że nie zapisałem, to mnie tak cofnęło. No niestety, tak to działa. Każdy musi się osobno zapisywać, sorry. Dobra. O, dwie kłody tu uciekły, ale nic się nie da zrobić. Chociaż... No ale dobrodzieju, jak ci tu pomóc? Że jak powiem. No, jak najwięcej drewna na budowę. Mamy w chuj drewna, jak widzisz. A ty rolką nie chcesz tu dostarczać sobie, żeby było szybciej? No właśnie za chwilę tu będę robił, tylko chciałem tam obudować, żeby te kłody tak nie wylatywały w powietrze. No. No, przetestujmy. Czy już te kłody nie będą się tam rozbijać. No dawaj. Jak tam? Nie no, świetnie, mówię ci, no. Tak, dobra. To wysyłam wszystkie. Ich fizyka, świetnie sobie, no wysyłaj, spokojnie. Zaufaj mi, one się zachowują maksymalnie naturalnie, no. Powiem ci, że te kłody tak naturalnie się tu zachowują. Wszystko pod maksymalną kontrolą, kurwa, więcej tych kłód, więcej. Pewnie ci ufam, bladuszu, pewnie no, ci ufam, dawaj więcej kłód, zaufaj mi. Dobra, cyk. No. Jeszcze trochę. Wysyłaj. Dawaj. Dobra. I równiutko się układają? No, oczywiście, że tak. Chodź, no, zobacz. Doskonale. No. O. Jednak gdzieś wyżej. Dobra, jedna. Lecę. Tak. Równiuteńko. Idealnie. Dokładnie. Widzisz, dobrodzieju, mówiłem ci. Wszystko się udało. Dobrze. No i wybornie, dobra, idę po kolejne kłody, bo widzę, że... Ojeju, jak tu coś w magazynku mało się nagle zrobiło. Całe szczęście. Kelvin będzie miał... Co ten, co rąbać? Dobra, lecą kolejne. Dobra.
Dobra, doskonale. Lecą dobrodzieje jak coś. Dobrze. Przysyłaj, przysyłaj. Dobra, Kelvin robota będzie, tylko gdzie on jest teraz znowu? Mam nadzieję, że se chilluje tutaj. Kelvin? Kelvin! Kurde, no powiem ci dobrodzieju, że jedynie co to jest problem, bo nie wiem gdzie jest Kelvin. No, Kelvin pewnie poszedł. Ej, co jest grane? Czemu to jest helikopter? No, zostawiłem go tam. Nie rozumiem. Po co tyle krzyku, blade uszu? Jeden mały helikopter, który sobie zostawiłem. Dobrodzieju, zmieniłem ubranie. Założyłem skórzany kombinezon, bo znalazłem jakiś taki. A co, blade uszu? Dobrodzieju, nie wiem gdzie jest Kelvin, no nie wiem jak mu powiedzieć, żeby mi pomagał, jak on sobie gdzieś poszedł. Kelvin? No, jest u ciebie może? Nie, u mnie nie ma Kelvina. Jestem bardzo rozczarowany. No niewiarygodne, powiem ci, no nie wiem, no to sobie poszedł, po prostu w świecie sobie Kelvin gdzieś poszedł. No... No, dramat, ja nie wiem co mam o tym myśleć nawet. Czemu on to zrobił, co nie? Jurikow, dziękuję ci za subskrypcję, 10 miesięcy subskrypcji. GG. O, jest Kelvin, nareszcie, znalazłem typiarza. Znalazłeś Kelvina? Kelvin, chodź. Ty masz pracować tu, a nie się obijać. Chodź, Kelvin. Pracę mamy do wykonania. No, ucieszył się. Ucieszył się, że mam dla niego robotę. To no, dobrze. Bardzo dobrze, Bladuszu, bo już mi się kończy drewno. Chodź tu, Kelvin, dobra. Już zaraz dostarczymy, tylko Kelvin musi tu przyjść, bo muszę mu zlecić rąbanie. Kelvin, nareszcie się spełnisz. Oczyść 20 metrów do roboty. Dobra. Zaraz, dobrodzieju, będziesz miał pełno, o bogowie, będziesz miał pełno drewna. Dobrze, na to liczę. Na to właśnie liczę, blade uszu. Dobra, Kelvin już ścina. No, zaraz będziesz miał tyle drewna, dobrodzieju, że się nie pozbierasz. O! Przyszedł jakiś... Jakaś banda frajera tutaj przyszła. To powiedz im, że nie masz czasu, bo budujesz teraz dom, dobrodzieju. No, już im nie powiem, bo ich zastrzeliłem. To też jest rozwiązanie. To jest tak zwany sposób pokojowy. Dobra. Dobra, teraz tutaj musimy tak zrobić. No to najlepiej będzie tak, cyk. Cyk. Co? Tu trzeba trochę posprzątać, no niestety. Co ty chcesz posprzątać? Nie ma sprzątania, dobrodzieju, kiedy tutaj ten drewno zaraz ci dostarczę. No muszę, bo po prostu nie mogę postawić tego co chcę. No bez jaj, że te drewno zniknęło, no chyba to są jakieś... Nie, no to jest nieporozumienie, to jest beznadziejny. Co tam się stało? No co, no zyskałem, bo miałem tu dwie tyrolki, co nie? Wysłałem mega dużo drewna niżej i no i se poznikało, no. Ja pierdykam, no nie wierzę, co za gówno. No drewno poznikało, to się strało. Bez sens. Normalnie w świecie bez sens, co nie? Kelvin ścina, ja wysyłam. Myślę sobie, fajna kubka drewna będzie. Nie ma! Poznikawszy.
To jest chyba problem, dobrodzieju. To trzeba robić jakieś te stojaki rąbane, bo to jest aż głupie. No, wszystko trzeba w stojakach, bo to bardzo szybko znika. O wiele szybciej niż na naszych poprzednich wakacjach. No nie, na naszych poprzednich wakacjach to mogło to stać i stać. A tutaj... Nie no, to nie wiem, to się nawet... To jest totalnie... Ja nie wiem, co się z tym dzieje w ogóle. Ej, no bez jaj, wysłałem właśnie 5 kłód. Dojeżdżam do miejsca, jest jedna kłoda. No przecież to się mija z celem. No, możliwe, że mamy po prostu za dużo luźnych obiektów. Dobra. Kelvin, przerywamy tą pracę, bo to się mija z celem, zatrzymaj się. Przerywamy tą pracę. Za dużo jest. Za dużo, zrób sobie przerwę. Ja pierdykam. Nie, dobra, tutaj. Chyba będzie trzeba zrobić przerwę, bo tak jak mówię. Nie wiem, od czego to zależy, że to czasami znika, czasem nie. No nie wiem, nie wiem. Niestety, takie są zasady. Takie są zasady. Będę musiał tu też trochę. Będzie trzeba te kosze porobić, ja muszę tu więcej koszy porobić po prostu. Żeby... Możesz też trochę tyrolką wysłać, bo w sumie już tutaj koszyki są puste. To możesz tu przyjechać, one są tu w balach powkładane i sobie pozysyłać, wiesz? Na chillku. Ja tego Kelvin, sprawa jest. Zdobądź patyki. Upuść tutaj, niech będzie. Przynieś patyki. Nie. O kurde, nie to chciałem zrobić. No dobra. No i dobra, powysyłam ci, chcesz? No pewnie. No dobra. To ci wysyłam. Przygotuj się na odbiórkę. Bo wtedy będę miał pewność, że nie znikną. Wysyłam ci. Jak będziesz obserwować, to raczej nie znikną. Bo jak nie będziesz patrzeć... Wiesz, jak to jest z kłodami. Jak nie patrzysz... Jak nie patrzysz, to wszystko się może wydarzyć. Dawaj, dawaj! Dobra, poszły na razie wszystkie. Doskonale. Trochę jest, chwilę będę zajęty. Wybornie. Ja muszę dorobić. Kelvin zbiera patyki. Ja też trochę... patyków pozbieram. Wybuduję to jeszcze kolejne miejsca na pale właśnie. Musi być dużo tych na pal miejsca, nie? Kurde, no nie właśnie. Tak. Tu od razu i od razu po drugiej stronie. Wybornie.